Jest takie wyjątkowe miejsce w naszym kraju, gdzie każdy by chciał je zobaczyć. My tam udaliśmy się naszym busem. Witajcie przy naszym stole, na śniadanku u nas, przy naszej kawce. Witam Was serdecznie również. Zapraszamy do wspólnego jedzenia posiłku i wypicia wspólnej kawy. Kontynuujemy naszą wakacyjną podróż w busie. Dzisiejszy dzień to poszukiwania w wodzie. Tutaj w miejscu, gdzie jesteśmy, są plaże, także wskoczymy do jednej z nich, do wody. Trochę pogrzebać za złotówkami, być może jakoś trafi się biżuteria. W ciągu dalszego dnia co uzupełnimy zapasy w busie. Lodóweczkę naszą. Tak jest. No i skorzystamy z zaproszenia osoby, znajomych naszych, którzy zaprosili nas na poszukiwania, którzy też mieszkają nad jeziorkiem, mają pozwolenia na poszukiwania na pobliskich polach przy tym jeziorku, no i też tam pewnie spędzimy nockę. Na pewno. Tak? Mhm. I co tam też jeszcze będziemy robić? Poszukiwać, spać, jeść i odpoczywać. I odpoczywać. Zostańcie z nami, a jeszcze pokażemy Wam, zanim pojedziemy poszukać na plażę, miejscu, gdzie nocowaliśmy. Chcieliśmy się z Wami podzielić tym widokiem, który my mieliśmy prosto z busa i oczywiście z którego jemy śniadanie i którym widokiem się delektujemy. Znalazłam monetkę, ale z przodu jeszcze nie wiem, co to tutaj jest. Na pewno troszkę poleżała. I jest kolejna monetka, tym razem piątaczek. Leżał tutaj i czekał na mnie. Szybka akcja na plaży. Ogólnie plaża tak średniawo podarzyła. Ja w wodzie znalazłem 8 zł, a Ewelinka ile na piasku? Piątaka, złotówkę i 2 zł z PRL-u. No to nie jest źle, także 45 minut, piątaka, złotówkę i 2 zł PRL. No liczę ile mamy, 9, 14 zł i pamiątkę w postaci dwójki z PRL-u z tej plaży. Także zwijamy się i jedziemy dalszą podróż, jakieś zakupy ogarnąć. No i docelowo coś po drodze przyhaczymy do zwiedzania. Mam nadzieję. No, a później na dalsze poszukiwania do znajomych. Hit dzisiejszych zakupów. Tej konserwy szukałem. Golonka. Jest golonka, to są wakacje, a jeszcze wakacje w busie, to już ta golonka smakuje naprawdę jak pierwszoligowy posiłek. Jakkolwiek to brzmi, bo każdy ma swoje ulubione posiłki, ale co najważniejsze, udało nam się zakupić natrysk.
prysznic turystyczny samochodowy. Tam, gdzie nie będzie można skorzystać z publicznych jakichś toalet, natrysków, damy sobie radę. Mamy swój wymarzony prysznic, o którym ciągle wspominamy. Prysznic turystyczny. Także jesteśmy już w pełni wyposażeni. Gdzieś mi tu telefon ucieka. A w ogóle jeszcze ważna kwestia. W międzyczasie, jak tam sobie Ewelinka grzebała między regałami, ja siedziałem i googlałem, aby wypatrzeć jakieś ciekawe miejsce na szlaku naszej podróży. I udało się. Jest takie miejsce w Polsce, gdzie każdy by chciał je zobaczyć. Zaintrygowała mnie ta informacja o tym obiekcie, którym pojedziemy. Trzeba oczywiście będzie zboczyć kilka kilometrów z naszej trasy do znajomych, ale nie jest to jakaś tam większa przeszkoda. Także czekam na Ewelinkę i jedziemy. Wybierzemy jakąś najkrótszą trasę, aby dotrzeć jak najszybciej. Piękną drogę mamy, prawie że nieprzejezdną. Tak nas właśnie nawigacja poprowadziła. Ale chociaż jest możliwość pozwiedzania tego, co nas otacza. Rzepak jeszcze nieskoszony, po prawej stronie jakieś, nie, też rzepak. A my jedziemy w nieznane, bo wybraliśmy najszybszą drogę do tego miejsca, gdzie chcę pokazać Ewelince. No i oczywiście też Wam, a jesteśmy w szczerym polu, zobaczcie. Szczere pole. No już nie ma odwrotu, bo tutaj nie wykręcę nawet, a na wstecznym nie będę jechał tyle. Już przejechaliśmy z 2-3 kilometry. Jestem dobrej nadziei. Uważaj tutaj. No uważam. Matko Boska. Gdzie się my daliśmy? Dojeżdżamy jeszcze kawałeczek i będziemy na miejscu. Voilà. I to jest właśnie ta niespodzianka. XIX-wieczny pałac w Klecewie. Pałac, który posiadał też własny folwark. Właściciel dóbr był niesamowicie bogaty. Po czym widać, to bym też była bogata. No, przywiozłem cię tutaj po to, żebyś zainspirowała się jakby tym obiektem historycznym do dzisiejszych poszukiwań. Wiesz, takie widoki motywują, wiesz, dodają tego kopa i tak dalej. No a przede wszystkim przecież my też lubimy to zwiedzać, nie? Także zboczyliśmy kilka kilometrów, ale warto. Warto, żeby było, żeby jakby naładować akumulatory, nacieszyć duszę i wzrok. Przepiękny pałac. Ale żal, że nie można wejść do środka. Niestety nie możemy wejść do środka. Liczyliśmy na to, że zajrzymy tam do wnętrz, natomiast no, jest to teren prywatny. Jeszcze nie tak dawno, z tego co wyczytałem na forach, można było wejść do środka i zobaczyć, co tam się znajduje. Natomiast możemy sobie tylko wyobrazić, patrząc na bryłę zewnętrzną tego pałacu, na pewno było tam przebogactwo w momencie takiej świetności panowania tego dworku. Wszystko skończyło się po 1945 roku, w momencie kiedy weszli tutaj Sowieci, zrobili porządek z byłymi właścicielami niemieckimi. Nie znamy do końca historii jakby całego rodu, trzeba było się wczytać i zobaczyć, co się wydarzyło. Czy była tutaj jakaś tragedia, czy to był proces naturalny, że po prostu przed wkroczeniem Sowietów właściciele uciekli, czy coś innego się wydarzyło, nie? Doczytamy. Wiele tajemnic o tym pałacu w Klecewie krąży. Może którąś z nich uda się nam też tutaj zbadać. Zobaczymy. Jesteśmy dobrej myśli. Natomiast teraz co? Jedziemy na poszukiwania. Ruszamy.
a tym widokiem dzielimy się jeszcze z Wami. Zapach świeżej słomy jest niesamowity. Czuć lato. A ty masz ustawione tak, że wycina ci na przykład też lasy, które ja słyszałam, cię wypowiedzi. Jesteśmy już na miejscu, dotarliśmy do miejsca, w którym będziemy prowadzić poszukiwania. A pole jest bardzo ciekawe. Przede wszystkim przeprowadzone tutaj są już żniwa. Zebrane jest zboże, zrobiona podorywka, a sama ziemia jest bardzo piaszczysta, czyli przedmioty, które będą w tej ziemi, będą prawdopodobnie w bardzo dobrym stanie. Bardzo dobrym stanie. Także co? My ruszamy. Ruszamy. I będziemy nagrywać to, co znajdujemy? Jak zawsze. Także pochwalimy Wam się tym, co tutaj znajdujemy na tym polu. Fragment tabliczki informacyjnej, kawał historii, widać orła pruskiego, także pewnie coś ciekawego. Natomiast na tą chwilę ciężko mi jest zidentyfikować, ale zaraz zobaczymy. Coś związane z ogniem, zobaczcie, fire. Moja niemczyzna jest słaba, natomiast to, co znalazłem, jest bardzo ciekawe. Zobaczcie sami. Do zidentyfikowania. A już myślałam, że mam złoto. W złotym kolorze na pewno jest. 10 renten feningów. Zaraz Wam powiem, z którego roku. Z 1924. Tak się prezentuje. Bardzo piękna monetka. I przyprawia o zawał serca. Monetka przedwojenna, ale ciężko jest mi cokolwiek z niej wyczytać. A z drugiej strony tragedia. Ale każda moneta cieszy. I to bardzo. Nawet zwierzyniec gospodarza, właściciela pola cieszy się, że znalazłem srebrną monetę. To jest niesamowite. Pół żartem, pół serio, a tymczasem wyskoczyła z ziemi srebrna moneta. Jeden silber grosz. Tym razem guziczek bądź jakaś wpinka. Trudno mi powiedzieć, ale jest ze swastyką. Swastyką, ze swastyką. Jak tam kto woli. Nie wiem, czy to będzie wpineczka, czy guziczek.
Muszę wam się pochwalić, że znalazłem ciekawą klamrę. One ogólnie występują, często się trafia, natomiast jest ciekawa. Dobra, jest dobra, już się tak nie chwal. Pokaż. Pokaż. No co? No klamra. Eta. No klamra jak klamra, ale chciałem jakiś przekaz powiedzieć, natomiast... Przeszkodziłam ci? Nie, no nie przeszkodziłaś, natomiast zobacz. Niby klamra, nie? Ale nie klamra. Ale czego tutaj nie ma w tej klamrze? No tej zapinki tutaj. Łot. I paska. I łot. Właśnie o to chodzi. Chciałem o tym wspomnieć. Ale bardzo stara. Ale teraz cywilna czy wojskowa? Łot to jest pytanie. Łot to jest pytanie. I na tym dzisiaj będziemy kończyć nasze poszukiwania. Idziemy co? Palić grilla? Tak. Z naszymi znajomymi. Także ciężki dzień, ale taki dosyć... Dosyć fajny. Intensywny. Były poszukiwania, nawet dwa razy, bo były rano, dwa rano po południu, były zakupy, było zwiedzanie. Było. I czas na odpoczynek. Także... Idziemy zająć się swoimi sprawami bardzo prywatnymi. No weź, przestań. Widzimy się rano jak coś. Do zobaczenia rano. Do zobaczenia rano. Wczorajszy wieczór był na bogato, było grillowanie i długie siedzenie. Chyba poszliśmy spać o pierwszej, także lekkie odświeżenie się w jeziorze i śmigamy dalej w trasę. W następne miejsce na terenie naszego kraju. Bądźcie z nami. Szybka kawusia na drogę i za chwilę będziemy ruszać. Jeszcze byłabym zapomniała, jeżeli chcielibyście wesprzeć nasze podróże, zachęcam was do zakupienia wirtualnej kawy. Link znajdziecie w opisie. Zapraszamy i oczywiście dziękuję. Odkrywca historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną raty 0% paju. Pozdrawiam was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.